Łask jest to miejscowość, w której zaczęła się historia związana z rodem Łaski. To tu w marcu 1456 roku na świat przyszedł Jan Łaski zwany Starszym, syn Barbary Herbu Nowina ze Skok i Andrzeja Łaskiego. Przydomek Starszy uzyskał dla odróżnienia od Jana Łaskiego Młodszego, reformatora religijnego, który był bratankiem prymasa Polski. Stan zdrowia sprawił, że pomimo wysokich aspiracji Jan Łaski był przeznaczony do kapłaństwa. Niższe święcenia duchowne otrzymał w wieku 7 lat, a podstawowe nauki pobierał w szkole elementarnej znajdującej się w Łasku. Jako 15-letni chłopiec został wyświęcony. 12 marca 1502 roku został powołany przez króla Aleksandra na urząd sekretarza wielkiego, ale nagła śmierć Krzesława Kurozwęckiego sprawiła, że jego podopieczny objął po nim stanowisko kanclerza. Jan Łaski wydał zbiór polskiego prawa publicznego i sądowego, zwany Statutami Łaskiego, wydrukowany w Krakowie u Jana Hallera w 1506 roku. W 1510 roku został arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski, a 3 lata później przebywał w Rzymie jako delegat Polski na V Soborze Laterańskim. 2 lata później uzyskał dla siebie i swoich następców na metropolii gnieźnieńskiej tytuł stałych legatów papieskich. W latach 1517-1523 został wzniesiony kościół z fundacji arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego, który wyposażył kościół w 2 antyfonarze oraz alabastrową płaskorzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, tak zwanej Matki Bożej Łaski, autora Andrei de la Robbia. Pierwszy dwór Łaski powstał na Kopcu, najprawdopodobniej w XIV wieku. W tym miejscu dzisiaj znajduje się obelisk symbolizujący miejsce, gdzie stały ich dobra. Bratanek prymasa Polski i kanclerza koronnego Jan Łaski Młodszy także urodził się w Łasku. Był reformatorem religijnym znaczenia europejskiego i przyjacielem Erasma z Rotterdamu. Początkowo poszedł w ślady Jana Łaskiego Starszego i został księdzem katolickim, ale następnie obrał drogę reformatora, tworząc m.in. kościół kalwiński w Polsce.